ostatnim odcinku mówiliśmy o najlepszym prezencie, którego możemy dać innym, a dzisiaj powiemy o najlepszym prezencie, którego możemy dać sobie. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. Piotr Piwowar. Z samego rana zajmujemy się samym sobą, aby pijąc filiżankę espresso i przekazuję wam... Wskazując wam jedną wskazówkę. Miał, czy to na pewno było espresso, a nasze perliste głosy po espresso lub nie tylko sprawiają, że ten dzień będzie lepszy od poprzedniego. Tak. Piotrze. Michale. W ostatnim odcinku mówiliśmy o aktywnym słuchaniu. Coś, co jest najlepszym prezentem dla drugiej osoby, bo tak mało osób słucha nas aktywnie. To prawda. A dzisiaj bardzo prowokacyjny tytuł. Zajmij się sobą. Czyli zadbaj najpierw o swoje potrzeby, aby móc zadbać o potrzeby innych. Bardzo mądre. Mądre, ale jakże trudne. Pachnące drzemką. Drzemką, aktywnością fizyczną. Ano, każdy robi co lubi. Ciszą. Tak. I tak dalej. Zauważ, że w samolocie szkolenia prowadzone przez stewardesy zawsze kładą nacisk na to, aby najpierw zadbać o siebie, nałożyć maskę sobie, rodzic, a dopiero potem dziecku. Ciekawa analogia. Nie? Czyli żeby móc uratować drugą osobę, ty musisz sam być sprawny i mieć siłę do tego, tak? Tak. W samolocie najpierw zakładamy maskę tlenową sobie, a czy w życiu robimy tak samo? Wymowna cisza. No właśnie. I my na co dzień stosujemy tak zwany autosabotaż. Sabotujemy samych siebie. Przez brak czasu na realizowanie własnych potrzeb, o zadbanie o siebie, a priorytetyzujemy innych potrzeby. Ale w ten sposób nie możemy służyć im w pełni, bo nie mamy na tyle sił, energii, entuzjazmu. Zadaj sobie pytanie. Czy nie zaniedbujesz swojego zdrowia fizycznego? Ja tak. Czasu? Ja tak. No właśnie. Tak. Ja sobie wpisałem taki czas, blok czasu w kalendarzu, który jest nieruszarny. Tak. Z samego rana akurat, bo nikt mnie go ruszyć nie może, wszyscy śpią. Kiedy idę sobie na spacer z pieskiem i spalam 150 kalorii. Na zegarku mi pokazuje. Bo ja przespałem dzisiaj ten czas. No i już jest autosabotaż. Ale być może potrzebujesz snu. To idź wcześniej spać, chłopie, nie? Mhm, tak. A nie siedzisz głupie YouTube i Netflixy. Na przykład. Czy zadbasz o swoje zdrowie psychiczne? Cisza. Tak. Która tu już była tak wymownie podkreślona w tym odcinku. Dla niektórych to może być jedyny moment ciszy, te 5 sekund, które był w ciągu dnia. Może warto sobie zaplanować taki element ciszy, kiedy możecie być sami sobą z myślami i wywnioskować. Nie? No i czy dotrzymujecie obietnic danych samemu sobie? Okej, obiecałem sobie, pójdę dzisiaj właśnie na trening, napiszę fragment książki. Czy zrobiłeś to? Nie. I raz w miesiącu randka z żoną, bez dzieci. No, to okay. Też dbasz właśnie tak, o tak, i po innych. Roku się okazuje, że lufa w krzokach. I zauważ, że mamy takie mądre zdanie w Piśmie Świętym. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Co to oznacza dla ciebie? Skumany, ty patrz jak... Żeby kochać innych jak mocno, na coaching, siebie najpierw pokochać. Świetna sprawa. Jak inny, jak siebie nie pokochasz, to jak innych pokochasz? Jeżeli siebie słabo kochasz, to innych słabo kochasz. No właśnie, bo czym pokochać wtedy? No to, dokładnie, nie? Czym pokochać? No właśnie. Traktuj siebie, albo traktuj innych tak jak... Ty chciałbyś być traktowanym, nie? Czyńcie innym to, co wy chcecie, aby oni wam czynili. Jaki skubany uczytany. To tyle na dzisiaj. Ej, pięknieś to pojechał. Napiszcie w komentarzu, co zrobicie dzisiaj dla siebie. Czy dotrzymacie sobie obietnicy. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu, to napiszcie po prostu komentarz. Znajdę coś dla siebie. Dokładnie. Lub emotikonka prezenciku, że dacie sobie ten prezent. I zróbcie to koniecznie, bo dopiero wtedy będziecie mogli zadbać o innych. I dając słowo, pamiętajcie o słowie przez duże S. Dobrego dnia.